Siódemka, drodzy widzowie. Jakiś czas temu na kanale Bądź na bieżąco, do którego link macie w opisie, i na różnych wiadomościach internetowych dowiedziałem się szokującej nowiny. Chodziło o to, że Ukraina chce wcielić się do naszego polskiego kraju. Są tacy, którzy w to wierzą, inni, że to internetowa bzdura. Ja jestem tak pomiędzy tymi opcjami. I tutaj rodzi się u mnie pytanie typu co gdyby? I dzisiaj to ukażę w tym materiale. Zapraszam Was na film z serii Przypuszczeń, którego, o Jezus, dawno go nie było, pod tytułem Co by się stało, gdyby Ukraina przyłączyła się do Polski? Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od kilku powodów, dlaczego Ukraińcy podjęli takie zdanie. Gołym okiem widać, że ich kraj jest większy od Polski, ale nie oznacza to, że tam polityka i gospodarka są lepsze od naszych spraw gospodarczo-politycznych. Wręcz przeciwnie, Ukraina jest biedna. Próbuje ulepszyć te wyniki PKB, ale bezskutecznie. Polityka również nie jest kolorowa. Ciągle są jakieś kłótnie polityczne oraz szalone rozkazy, gdzie nie poprawia to żadnego rezultatu. Przez te czynniki rodzi się jeszcze jeden czynnik – konflikt. W tym wypadku konflikt z Rosją. Widać było, że Rosjanie wywalczyli Półwysep Krymski, czyniąc tak zwaną rusyfikację na tych ziemiach. Ale w niektórych mediach Krym należy jednak do tych dwóch państw. Tak czy siak, Ukraina poniosła i tą stratę. A jakie byłyby skutki przyłączenia Ukrainy do Polski? Według mnie i wielu innych ludzi, gospodarka Ukrainy się polepszy, a politycy ukraińscy ustosunkują się do naszych polityków, przez co i oni staną na lepszej drodze ku lepszemu. Ale jest pewien haczyk. W żadnej telewizji w wiadomościach nie było o tym wspominane. Jeszcze. Czy to jednak sugeruje na to, że to może być fake? Chyba nie. Bo w internecie było pisane, że to jest realne. Zatem, sugerując się takim artykułem, co sądzi o tym prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Petro Poroszenko? Nikt nic nie mówił o tym planowanym kroku. Czy to jeszcze jest w realizacji? Pewnie tak. Ale czy tego przyłączenia doznamy? Tego jeszcze nie wiemy. Teraz, moi drodzy, uwaga! Wyobraźmy sobie, że plan przyłączenia Ukrainy do Polski został zrealizowany i bez przeszkód prezydenci tych dwóch państw między sobą podadzą sobie ręce w symbolice zjednoczenia się krajów. Ale jak to ma wyglądać? Tak samo jak w filmie Co by się stało, gdyby Rosja upadła, do którego link też macie w opisie, zajmijmy się dwoma sposobami. I uwaga, uwaga, teraz Wam mówię, nie jestem ułomnym zjebem, który nie wie, co mówi. Ja wiem, co mówię, ja sam to planowałem, chcę Wam przekazać te informacje i proszę Was, trzymajmy się takich rezultatów. Dobra. Pierwszym sposobem będzie jedno państwo. I tutaj przedstawię Wam krótki przebieg tego procesu. Po dokonaniu decyzji ludzie z pobliskich granic usuną słupy graniczne między Polską a Ukrainą, która przestanie istnieć, a reszta granic zamienią nazwy z Ukrainy na Polskę. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że Ukraina będzie w tym momencie martwa. Czemu tak mówię? Już wyjaśniam. Ponieważ w hymnie Ukrainy początek pierwszej zwrotki, dokładnie już jeden mały fragmencik mówi, że jeszcze Ukraina nie umarła. Posłuchajcie sami.
Przejdźmy dalej. Wraz z wejściem w stan zjednoczenia się z Polską, Ukraińcy będą musieli pozbyć się swojego godła, flagi i hymnu narodowego, gdzie zastąpią je tymi polskimi. Terytoria te będą podległe Polsce, a stolicą nowo utworzonego państwa będzie Warszawa. Ale zaraz, czy tylko ona? A co z Kijowem? Posłuchajcie, w Malezji są dwie stolice, Kuala Lumpur i Turpajaya, a w Sri Lance Colombo i Kotę. W tym wypadku nie pozostaje nic innego, jak przyznać Kijów za drugą stolicę Polski. Ale przecież Ukraina to unikatowe państwo. Więc jakie jest inne rozwiązanie na zjednoczenie się? Z odpowiedzią przychodzi drugi sposób. Państwo związkowe. Na czym to będzie polegało? Na tej analizie skupimy się na dawnym państwie. Dobrze nam znanym. ZSRR. W ZSRR było 15 państw, z czego głównodowodzącym państwem była Rosja. U nas będą to dwa państwa, z czego dominującym państwem będzie Polska. Każde państwo posiadało swoją stolicę, ale ich związek posiadał tylko stolicę jego założyciela. ZSRR – Moskwa, natomiast u nas – Warszawa. Państwa miały swoje godła, które zawierały wspólne elementy dla wspólnego godła. W ZSRR każde godło danego państwa związkowego posiadało słońce, pszenicę splecioną na kształt koła, pięcioramienną gwiazdę oraz sierp z młotem. U nas będzie wyjątek. Do godła Ukrainy przytwierdzi się godło Polski. Flaga. Ewidentnie głównym elementem we flagach ZSRR było czerwone płótno ze złotym sierpem i młotem z gwiazdą, ale każde państwo dodawało swoje pasy lub wzory o różnej kolorystyce. Wyjątkiem była Gruzja, która złoty sierp i młot z gwiazdą dali czerwoną barwę na niebieskim słońcu. U nas może być to skomplikowane. Przypuszczam, że flaga Ukrainy doda w lewym górnym rogu naszą polską flagę. Zastrzegam, to moja wizja, ale niektórzy mogą inaczej to sobie wyobrazić. W końcu wy, widzowie, macie na ten ogromny temat inne zdanie. A propos zdań, hymn. I tutaj mamy niezłą masakrę. W ZSRR każde państwo wychwalało komunizm oraz Lenina. Każdy posiadał inną melodię, ale wszystkie państwa związkowe miały jeden wspólny hymn, czyli ten, który, co się dziwię, jest wysoko dobrze oceniany przez obecnych internautów. Ale mniejsza o to. Co do nas, to będzie decyzja kompozytorów. Teraz dawam moją opinię co do tego zjednoczenia, tego planowego zjednoczenia Ukrainy z Polską. Ja tego się nie spodziewałem. I dobra, na tym miejscu skończymy dzisiejszy film. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, suba i oczywiście fanarta na adres Gmaila podany w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie jakże moich przypuszczeń. Możecie także swoje do tego, do może innych materiałów, chcecie jakieś propozycje, wysyłajcie. Także dzięki za oglądanie i siódemka.